Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany 4 października 2023 roku około godziny 19.40. I kontynuujemy sobie pracę. Nie grałem pomiędzy odcinkami, aczkolwiek trochę czasu minęło. No, kilkadziesiąt minut, nie? Od nagrywania poprzedniego odcinka. Także mamy już za połową jesteśmy chyba nawet ze zbiorem piątki. Mamy pierwszy pełny zbiornik, także podjeżdżamy i opróżniamy. 17 jest już ładnie zasiana, nawieziona, odchwaszczona. 10 się jeszcze sieje. Będzie trzeba tam dosypać, uzupełnić nasion. Mamy jeszcze do spracowania cały czas dwójkę, jedno pole z trawą. 4 jest jeszcze do zbioru ze smęcznikami, no a 5 już jest za połową. Została nam jeszcze 4. No i sprawdzamy właśnie, jak widać zachwaszczone jest to pole ze smęcznikami, które teraz zbieram. Sprawdzamy sobie aktualnie, ile ono będzie właśnie sypać. O ile mniej będzie, czy w ogóle mniej będzie. Przez to, że jest zachwaszczone. No i też na tym polu za chwilę tutaj puścimy pracownika, żeby rozlewał gnojówkę. Tutaj trzeba będzie właśnie dosypać nasion za chwilę. Cóż tu się stanęło niedobrego? Fajnie, jak ten ruch uliczny jednak jeździ, ale jakiś tu mają czasem problem niestety. Tu mamy też drugie gniówki, prawie 40 tysięcy litrów w oborze. Tak możemy uzupełnić. Też puścimy na 10 za chwilę. A to właśnie pole ze smęcznikami, które już tam się zbiera. Prawie, że jest na ukończeniu. Właśnie będzie nawożone gnojówką. Za chwilę puścimy tam kultywator. No i zastanawiam się, co będę chciał na nim siać. Bo na 4 będzie... też w sumie jeszcze nie wiem. Pszenica, jęczmień albo owiec. Ale też jeszcze nie wiem dokładnie co. Coś na słomę. Silosie też wam mogę pokazać, że mamy ogólnie tutaj mleko. Temu krów. I mamy ogólnie pusto. Poza tutaj pszenicą i jęczmieniem. Także się właśnie zastanawiam, co byśmy chcieli tam sobie. Zasiać na tej 4. No i na 5, nie? Też na 4 właśnie coś na słomę. A na 5 właśnie po kultywacji zastanawiam się, co by tam było najlepiej ogarnąć. Dobra, tego chcę. Tutaj. Od razu na napełnienie nasion. Tak się mijają fajnie, proszę bardzo. Dwa zestawy. Ten zatorek z rozsiewaczem tu również po nawóz przyjechał się uzupełnić. Póki co jeszcze mamy ponad 300 tysięcy na koncie, ale zaraz już myślę, że się to zmieni. No i zaraz nam też może brakować pracowników limitu, że będzie ich maksymalna ilość. 42% paliwa w zatorze. Też niedługo trzeba go będzie zatankować. Dobra, ten również. Będzie to na 10. Tego możemy tu jeszcze póki co puścić z odchwaszczaniem. Tu było na styk chyba, tak? Z 6 przejazdów. O ile pamiętam.
myślę, że jest elegancką. Pójdźmy może już tego też za chwilę trzeba będzie napełnić. Pójdźmy już tego, żeby rozlewał gniówkę. Zaraz za nim kultywator. No i potem siewnik. No i nie wiem, co tu zasiejemy. Bawełnę może? Siewnikiem właśnie punktowym. No, może troszkę za bardzo odbiłem do... do lewej niepotrzebnie. Było ok, a i tak tam zostanie taki wąski pasek na końcu pewnie. Dobra, tak powinno być ok. Miejmy nadzieję. Dziwnie też się nie pokrywa to, co jest ikonka nawożenia z, to jest tylko na polu, nie? Z zakres, miejscem pola, nie? Co jest też ciekawe. Tam tu już też wraca, dobra. Tam jest chyba 15 metrów. Tam jak się zatrzyma. Tam jest chyba 15 metrów, jeśli chodzi o gniówkę. Jest też włączone prawdopodobnie, żeby opróżniał gniówkę, tak? Od krów sobie bezpośrednio brał, więc tam jest jeszcze 34 tysiące litrów. Teraz na to kultywator i potem siewnik punktowy. Myślę, że całkiem fajna kolejność. Tego sobie tu jeszcze napełnijmy. Teraz już pewnie zejdzie poniżej 30 tysięcy na koncie. Jeszcze jak nawóz dosypię, to na pewno. No ale trzeba, trzeba. Chociaż to ja mam drugi siewnik jeszcze taki, którego teraz nie używałem. No i nawóz to już zdecydowanie. Potem też wam pokażę finanse. Ile mnie to wszystko wyniosło tutaj w tym miesiącu. Prace polowe, bo sporo zarobiliśmy, ale też... ale też spore były jednak wydatki, nie? Na tysiące siejemy soję. Tu właśnie jeszcze musimy dokończyć sobie. Dokończyć sobie musimy jeszcze prosowanie. No i potem owijanie też pewnie czeka, ale to też chyba nie w tym odcinku, nie zdążymy już. No tu się właśnie zastanawiam, czy soję ewentualnie, ale tym siewnikiem to chyba nie ma sensu soi siać. Także może ewentualnie bawełnę? No nie wiem. Może tam bawełnę już niech będzie, ale... no bo rzepak też mogę jednym i drugim siewnikiem siać, kukurydzy też chyba niekoniecznie chcę. Żeby to potem orać. Także kukurydzy chyba też teraz niekoniecznie. Mam nadzieję, że dobrze mu poszło nawożenie tej piątki. No jest okej. Z tej strony, także już drugi chyba nie powinno być gorzej. Aczkolwiek tu jest chyba jakiś omijaczek z prawej strony, nie? Już widzę. Oj, tu jeszcze. Tu trąbią, tam jadą. No już nie wyjdę do przodu. Tak przyhaczę. Masakra. Masakra, co się tutaj dzieje. Jakoś tak dźwiga przód. To dobrze mi się wydaje, że na piątce tu jest przy krawędzi omijak. Aha. Jest cały pasek omijaka. No to nie fajnie, nie fajnie. Też już skończył. Widzicie, tyle jest roboty, że tu
Ciężko wszystko ogarnąć samemu. Nawet z pomocą pracowników. Ale jednak jest problem. No i na dokończenie tej trawy nie mam czasu też, nie? Aczkolwiek tam ubywa, tak? Gnojówki, 22 tysiące dokładnie. To jednak ma ciężko pod górę. No bo troszkę został wyciągnik do tego sprzętu. Daj mi tu dojechać, Jemek. Nie wiem jeszcze co tu siać, teraz się zastanowimy nad tym, no ale chyba bawełny, nie? Nie kukurydzę. Słoneczniki też raczej nie. Bo potem trzeba się będzie przepinać, niekoniecznie. No i tak będzie tu co innego, tam będzie sorgo. Na 17. Na 10 soja. Tutaj coś przyjęte jęczmień albo owiec na 4. No na 5 właśnie coś innego. Tego tu chciałem na chwilę zatrzymać jeszcze. No i tutaj ten pasek wąski w takim razie. Musimy jeszcze zrobić, przejechać, bo tutaj tak mu to brzydko wyszło. No i też kombajn trzeba pójść już na kolejnym polu. A tutaj co, no rzepaku ani soi nie chcę. Jak fajnie teraz równo jedziemy. Rzepaku ani soi nie chcę. Kukurydzy też niekoniecznie, buraków cukrowych też nie. No ja tylko po to pole teraz tutaj właśnie kultywuję, bo muszę rozlać gnojówkę, nie? Muszę coś z nią zrobić. Już tam mi się kończyło na nią miejsce. Także też używam ten siewnik, bo inaczej bym zasiał coś na słomę właśnie na obu tych polach. Zobaczymy w ogóle jak to z gnojówką wyjdzie. Ile mi jej zostanie jeszcze. Bo już jak tu jest tą zapałową, tak? Jest już tej piątki. Tam po lewej ten pasek już zrobiłem, dobra. Tej piątki. No jest już tam 3 czwarte, 2 trzecie tego pola zrobił. Zostało tutaj 15 tysięcy litrów, no i on też ma tam kilkanaście, jakoś około 15 może w beczce. Także zastanawiam się, czy nie trzeba będzie ewentualnie jeszcze tej czwórki też nawieźć dniówką, końcówką. Ale powiedzieli za mało, więc może dokończyć obornikiem. No nie wiem. Ja chyba już to oleję. Już to oleję sobie. Ten tu jeszcze chyba z opryskiwaczem zrobi w tą i z powrotem. Ten z siewnikiem chyba w tą i z powrotem nie da rady. Będzie musiał jeszcze jeden wąski przejazd zrobić. Dobra. W takim razie puszczamy go. Że nie tak szybko dogoni siewnik, więc nie jest to takie pilne. Buraków nie chcę. No myślałem tą bawełną. Soi ani rzepaku też nie chcę, bo to mogę drugim siewnikiem, więc tym niekoniecznie. Kukurydza, słoneczniki albo bawełna. Może i tą bawełnę. Bawełnę ostatnio siałem na 10 i tam też jest tutaj kombajn obok, między 2 a 10. Ale by się przyjechał nim. Tam generalnie troszkę brakuje do pełnej belki. Gdybym na 10 zasiał, to byłoby pewnie ta końcówka do pełnej belki i jeszcze jedna pełna belka, czyli łącznie dwie pełne. A tutaj no to raptem niecałe 2 hektary, więc tak jak teraz będzie brakowało, będzie teraz pełna belka i brakowało do kolejnej, nie? Będzie prawie pełna tak jak tutaj. Także może by ci bawełna w sumie. Na 10 jest soja, na 17 jest sorgo, potem po sorgu na 17 też pewnie będzie soja. Na 10 jeszcze się zobaczy. No ale coś z tą gniewką trzeba robić. Więc niech będzie już ta bawełna.
No bo na 17 chyba bawełny nie będę siał. To jest jednak za duże pole, żeby tak jednorazowo to zrobić, także niech będzie bawełna chyba. Niech będzie chyba bawełna. I tyle. No i teraz tu powinien właśnie siać i nawozić drugi raz dokładnie. Też jakieś na początku z gniówką były problemy, więc są też omijaki przy krawędzi. A ten tutaj też teraz zostaje mu taki wąski pasek. Spuśćmy go może tak. Dwa przejazdy, no i 8000 litrów, dobra, czyli chyba zużyje całe z od krów. No i zostanie mu tutaj w berce, tak? Bo mniej więcej właśnie tyle, co tam. Tego jeszcze na razie nie będę puszczał. Ten jak to fajnie w ogóle. Dużo mam tych pracowników już. Jak to fajnie idzie obok, nie? Nagrywa. Na kameru i mnie. Ile mam pracowników aktualnie? 5. Wystarczyłoby na mapę spojrzeć, nie? Żeby się zorientować, ale jest okej. 5. No dobra. Żeby go tu zwolnić, żeby samemu zrobić od tamtej strony, jakoś puścić już pracownika, ale chyba niekoniecznie. Puszczę jeszcze tak na razie pracownika. No dobra, to jeszcze tam połową jedzie, niby robi tak. Tutaj robią, pewnie na to pole i tak bawełny braknie nasion. Mogę tego tu jeszcze puścić. Zostanie chyba, bo ile to było? 2 i takie pół. Przejazdy już nie pamiętam dokładnie. Limit pracowników to właśnie. No właśnie, to chyba jest ok. Nie powinno być omijaka żadnego z lewej strony mojej. Mam nadzieję, że dosypuje. No i tu było chyba właśnie takie 3,5 przejazdy, już nie pamiętam dokładnie. Tego też możemy puścić. A tylko dopiero jak tamten silnik skończy, do tego puścimy. No i tak widzicie, trzeba po trochu. Tak trzeba po trochu. A ten silnik idzie z siewem właśnie za kombajnem. Tylko jeszcze nie wiem w sumie czego. Jeszcze nie wiem w sumie czego. Jak nie znaleziono pola do roboty. I widzicie, tak to jest teraz, to jest ten. Z tą robotą, tu jest chyba spoko zasiane, nie? Limit pracowników normalnie, nieźle. 80% ma kombajn. Tutaj jest 0% gniówki, ale zastanawiałem się właśnie, czy on się zwolni, czy... Niby skończył. Czyli tam chyba końcóweczkę już sobie wziął ze zbiornika, nie? Chyba tak, chyba tak. To też niecałe pół zbiornika. No i dobra, pszenica, jęczmień czy owies? Coś na słomę chcę. Nie mam żadnych za bardzo wymagań innych. Pszenica, jęczmień może być dla kur, ale tego też mi nie brakuje. A owies może być ewentualnie dla... Albo na mąkę, albo do płatków zbożowych, ale do tego to już ostatnio mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, że dużo innych rzeczy potrzeba, których brakuje, tam rodzynki, produkcje i sad cały, winogrona i tak dalej. No i właśnie owies i kukurydza na ziarno. Więc może być chyba ten owies teraz, nie? Zobaczymy, ile to z tej sumy będzie z tego w ogóle i no ile mi starczy, ale ale coś tam pszenicy i jęczmienia niby mam w silosie. No jak nie do płatków zbożowych, to owies można potem wykorzystać ewentualnie do
do mąki robienia. A, ten skończył, dlatego mogłem, dobra. Zastanawiałem się przez chwilę, no, kawałeczek mu tu ubyło z beczki. Ale teraz też nie puszczę go, żeby pojechał na... No i się komet trzeba opróżnić, nie? Też. Za chwilkę. Czyli to mamy nawiezione, dobra. Czyli ta pełna beczka zostaje. Tutaj sobie śmiga jeszcze kultywator i... No, dzieje się. Dzisiaj się dzieje na tych polach moich. No zresztą, zawsze jak jest limit pracowników, to... Tu się dużo dzieje na farmie. Tutaj siewy, kultywacje, rozlewanie gnojówki, siewy, nawożenie, odchwaszczanie. Kurczę. Nieźle. No ale jeszcze ostatnio był też fajny odcinek z siewów właśnie. Z siewów na trzy siewniki. Ktoś zakończył pracę, nie wiem który, ale pewnie pierwszy tam z odchwaszczaniem, tak? Także puszczą tego, żeby dojechał też do obory. Tak właśnie się zastanawiałem, co by to zrobić, kogo by to zwolnić. Dokładnie ten. Niby mu tu chyba starczyło, nie? Na styk ogarnął, czy taki wąski pasek zostanie? Nie, chyba jest ok. Chyba jest ok na styk. Także fajnie, fajnie. To jeszcze to powinno starczyć na czwórkę i piątkę. I tu się dziesiątka jeszcze nawozi. Raz, dwa, trzy i pół przyjazdu. Tak, jest dziesiątka, czyli jeszcze jeden pasek zostaje. Anuluję pracę tego. I nie w tą stronę, nie ten. O nie, na... Na to pole. Okej, okay, a ja sobie w takim razie... Tu jeszcze jeden przejazd zrobię z tym nawożeniem. Karniemy się ze torkiem. Tamtych dwóch zaraz dojedzie. Jakieś tam się zablokowali. Czy chodzi o to? Pomocnik E. Gdzieś tam przy kurach on stoi chyba. I to chyba nie chodzi o to. Co się stanęło, kierowniku? Przyczepa ci przeszkadza? To nie możesz naokoło pojechać? Tylko musisz tu koniecznie o przyczepę zahaczać. Widzicie, jak to jest z tymi pracownikami. Masakra. No ale dobra. Dojeżdżę też. Znaczy nie dojeżdżę, tylko przejeżdżę koło farmy masej. I tu koło nas. Ja tu mam strawę, jeszcze sporo roboty, ale widzicie, nie ma. Nie ma kiedy. To jest już puściutko. No i tu pełna beczka. Jeszcze została, prawie że. No ale generalnie, dobra, niech tu stoi. Ale generalnie opróżniliśmy sobie zbiornik od krów. Na tym nam zależało. Na tym nam zależało. No i niecałe 300 tysięcy na koncie. Dobra. W takim razie tego też puszczamy tutaj. I tu były też chyba 4 przyjazdy na styk. Ale na razie go nie będziemy puszczać, tak go po prostu ustawimy. Tu też siewnik dogania powoli ten kultywator. Ale jest ogólnie ok. No i tu miałem ogólnie podjechać do kombajnu już dawno temu. Ale zapomniałem o tym, nie? Ale spoko, akurat na to mamy czas. Już kombajn ostatnie pole zbiera. Także właśnie ostatnio tu mówiłem, że były siewy na trzy siewniki.
były też ostatnio zbiory trzech pól i bawełny, i tam zboża, i trawy, koszenie. Także działo się to ostatnio u mnie. I co? Co zostało tu jeszcze? Około pół pola numer 4. Nieco ponad pół może, czwórki. Mamy drugi zbiornik, a ostatnio jak zbieraliśmy, no to były też jeszcze trzeci zbiornik i tam końcóweczka została. A, on się teraz nie opróżnił cały, tylko dosypał pierwszą szczepę do pewna. Brzydko jeżdżę po zbożu. Opróżnijmy go w takim razie do końca, bo on generalnie ostatnio, jak odchwaszczałem, no to był trzeci zbiornik jeszcze pełny i tam troszeczkę chyba mu brakowało nawet. No ale generalnie nie zauważam, żeby było jakoś tak znacząco mniej tego zboża. Dobra, już jest chyba pusty, nie? Teraz mi sobie na bieżąco, dobra, jeśli jeździmy po polu, to polecimy sobie tu koło pola, staniemy. No i zobaczymy, czy akurat będzie jeszcze pełny zbiornik, jak tu dojdzie do końca. No i tu owiec, proszę Państwa. Też jakoś tak sporo nasion idzie na niego, czy nie? Zbiornik jest pusty, chodzi o te nasiona. To nawet dobrze się składa, bo będzie mógł kultywator troszkę mu odejść. Dlatego puścimy na lewy górny róg. Można i na farmie to zatankować, ale jest drożej po prostu. Amuluj. Bus się nie przejął. Bus się bardzo nie przejął. Dobra, poleci. I ten tu też dojechał, tak? Ale tu ruch teraz, matko boisko. Ty może sobie stańmy, bo tu też były chyba 2,5 przejazdu. Zrozsiewacza na tym polu. Dziesiątka jest ładnie nawieziona, fajnie. Trawy trzeba będzie też jedynkę, dwójkę, trójkę nawieźć, no i tam też odchwaścić. Nie odchwaścić, tylko sprasować, dokładnie prasować i owinać te kostki i wszystkie. No, tam roboty nie brakuje. Dobra, na czwórce się tam też dzieje. Także można powiedzieć, że mam chwilę wolnego teraz. Znaczy nie wolnego, roboty nie brakuje tutaj. Ale mogę sobie chwilowo tutaj troszkę nadgonić tą robotę z trawą. No to też tak. Nie będę dokładnie tego zbierał. Tylko sobie. No bo to i tak będziemy kosić jeszcze, więc nie ma sensu aż tak się tutaj skupiać na tym, żeby nie zrobić żadnego mijaka i tracić czasu tyle. Bo i tak to za kilka miesięcy znowu będzie trawa leżała, więc nie ma to już tak dużego znaczenia, żeby poświęcać temu tak dużo czasu. I ogólnie do końca odcinka się zbliżamy, 29 minuta już. Ale nosi tego JCB-ka. Od lewa do prawa. Tak wygląda zabawa. Podobno. No tu już myślę, że i tak na dwa razy trzeba to będzie zrobić. Ale i tak pewnie bez omiaków się nie obędzie. Gdzieś tam ktoś tam się blokuje. Ciekawy jestem, czy to któryś z moich zestawów, czy może teraz tak na styk fajnie he. Czy może ruch uliczny? Także trochę tych kostek będzie. No i tu już trzeba będzie je będzie pozbierać. Żeby nie przeszkadzały. No bo ich akurat nie zużyjemy w przeciągu właśnie
jednego sezonu, można powiedzieć, 4 miesięcy. Na szczęście. Dobra, no i zostają ile? 3 przejazdy tak naprawdę, aczkolwiek no, całe pole numer 2 praktycznie. Tu jest nawet troszkę słomy. Słomę też wciągnął. Kurczaczki. Słabo tym JCB-kiem. Taki jest zwrotny. To jest skrętne i go nosi, nie? Dobra. Nawozu tutaj mało co ubyło. Głównie nasiona, nie? Mały jest zbiornik dosyć. Mały jest dosyć zbiornik, dobra. Napełniamy tylko nie to co trzeba. Chodziło mi o ziarna. Za 609 dolarów napełniłem nawóz. A ziarna też niecałe 600 dolarów. Dobra, myślę, że będziemy kończyć. Dokończymy sobie to w kolejnym odcinku. Myślę, żeby poza odcinkiem może, ale... No widzicie, tyle z tej roboty. Kultywator też tam skończył już, tak? Damy radę? Damy radę. Kultywator też już skończył, siewnik jeszcze też dokończy za chwilę robotę, no i dobra. Tego możemy też puścić na farmę. Tak, żeby dokończył ten odcinek, dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli się podobał, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Ten jednak jedziemy, tak? Ta droga nie bardzo. A miłego dnia Wam życzę, zapraszam na kolejne odcinki i do następnego razu. Gdzie też się dowiemy w kolejnym odcinku, jak to z tym słonecznikiem jest. Jeszcze 2 przejazdy. No ale chyba jest troszeczkę mniej jednak. Także do następnego, trzymajcie się, pa pa!